Dziękuję bardzo. Chciałabym, żebyśmy ostatni raz dzisiaj przenieśli się w okolice Dziewiczej Góry. Już tam byliśmy, więc wiecie Państwo, jak to wygląda. Więc tak dla przypomnienia, wracamy w okolice Poznania, 15 kilometrów od tego wielkiego miasta. Myślicie pewnie Państwo, że w naszym nadleśnictwie nic nie robimy innego, tylko się kłócimy. Ale tak naprawdę, będąc tak blisko tak dużego miasta, nie sposób jest uniknąć wszelkich konfliktów. Dziewicza Góra to nie tylko miejsce aktywnego wypoczynku rodzin z dziećmi, jest to również miejsce, w którym, na terenie którego gospodaruje koło łowieckie Jaźwiec. A jest to niewielkie koło liczące około 27 członków z silnymi tradycjami rodzinnymi. W okręgu jest zaznaczony tak naprawdę teren, jakim oni zarządzają. Jest to, stykają się bezpośrednio tak naprawdę z mniejszymi miejscowościami jak Swarzędz, ale też dotyka Dziewiczej Góry i Czerwonaka oraz Owińsk. W czym rzecz? Na terenie Dziewiczej Góry spotkały się dwa środowiska. Spotkali się anarchiści ze Stowarzyszenia Nie Podaje Ręki Myśliwym oraz grupa Poznaniacy Przeciwko Myśliwym. Co ciekawe, jeszcze dzisiaj, przeglądając nerwowo profil facebookowy tychże organizacji, okazało się, że te stowarzyszenia mają po przeszło 19 tysięcy polubień. Jeżeli chodzi o treści, jakie tam publikują, to na przykład polowanie wigilijne, polowanie koło łowieckiej Jaźwiec, ten dzień przeżywa w ten sposób, że spotykają się bez broni, idą dokarmiać zwierzęta, podzielą się opłatkiem między sobą i tak naprawdę jest to dzień bez broni. Niemniej jednak anarchiści wpadli na pomysł genialny zorganizowania takiego spotkania, właściwie wydarzenia. Pojawmy się w lesie, przeszkodźmy myśliwym w tymże polowaniu, w tych obowiązkach, które oni mają do wykonania. Co ciekawe, udział w takim wydarzeniu zadeklarowało około 600 osób. Już chyba nie muszę mówić, jak ckliwe były obrazki zwierząt bez kończyn, tudzież postrzelonych psów, bo właściwie takimi treściami się posługują twórcy tego profilu. Również nawołują do tego, aby przeciwnicy polowań, zwłaszcza w dzień polowania wigilijnego, które przypadało właśnie na dzień 19 grudnia 2015 roku, wybrali się do lasu, by wystraszyć zwierzynę i opóźnić polowanie. Rozmawiałam też z myśliwymi w ten dzień i mówili, że ilekroć pojawiali się przeciwnicy polowań, tym większe łowy oni mieli, bo ta zwierzyna była tak w ten sposób przepłoszona, że wyskakiwała prosto na myśliwych. Jak widzicie Państwo, już 2 tygodnie przed tymi polowaniami informacje się w mediach pojawiały. Mamy Radio Merkury, tutaj relacja przedstawiona oraz Strefa Agro. Myślę, że dość chwytliwa też w naszym rejonie. Pojawiały się oczywiście wszelkie informacje w TVN-ie. Tutaj akurat mamy zdjęcie przedstawiające chwilę, kiedy policja wylegitymowała uczestników tej pikiety. Tak naprawdę, co ciekawe, bo myślę, że tutaj te treści, które zostały zamieszczone na profilu, powiedzą więcej niż ja. Po zakończeniu działań doszło do niecodziennego incydentu, jak przedstawiają sytuację jej uczestnicy. Wracając, zostaliśmy zatrzymani przez 3 samochody, myśliwego, prawdopodobnie organizatora polowania, policji i straży gminnej. Funkcjonariusze wylegitymowali nas wszystkich pod zarzutem zniszczenia ambon, bo takowe, jak zaraz się Państwo przekonacie, też miało miejsce. Każdy wymyślony powód jest dobry, aby utrudnić innym życie. Nie zdziwił nas wcale fakt, że kolejny myśliwy, który przyjechał podczas tych czynności i przywitał się z mundurowymi jak ze starymi znajomymi. Niestety, pomimo naszych usilnych prośb, policjanci nie chcieli skontrolować stanu trzeźwości pierwszego z przybyłych leśniczych. Bardzo często, i za chwilę też do tego wrócę,
Człowiek, to co już dzisiaj zresztą mówiliśmy, człowiek ubrany na zielony to leśniczy i myśliwy, oczywiście w jednym. Który to wynik naszym zdaniem byłby z pewnością pozytywny, oczywiście tego badania. Zbudziło to nasz niepokój, ponieważ posiadał on ostrą broń oraz prowadził samochód, którym dość gwałtownie wjechał w naszą grupę. Tak, profil... Słucham? Ile poległo? Bezkrwawe łowy to były. Tutaj są zdjęcia umieszczone z fotopułapek, bo takowe myśliwi zamontowali po to, aby ustrzec się przed zniszczonymi, nadpalonymi ambonami. Jak widać, wcale nie trzeba masek do tego, żeby się do kamery pomachać. Tak naprawdę wokół Dziewiczej Góry, jak nawet jechałam z mężem ostatnim razem, ej, tu jest ambona, w tym rejonie stoją ambony. Ja mówię, no tak, jedna się uchowała, bo jest nowa. Postanowiliśmy oczywiście pójść znowu w debatę, a właściwie jest to projekt Puszczy Zielonki, Fundacji Za Miastem. Na to spotkanie zostali zaproszeni zarówno myśliwi, chociaż oni twierdzą, że to dość pokątnie się o tym dowiedzieli. Zostali oczywiście zaproszeni przeciwnicy polowań. Przyszli również rolnicy, którzy zrobili kawał dobrej roboty. Na sali się nie mieściliśmy. Było duszno, było tłoczno, było mnóstwo pytań. Tak naprawdę pojawili się też tutaj bardzo dzielnie, prężnie działający studenci z sekcji łowieckiej naszego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rolnicy starali się wytłumaczyć, że tak naprawdę nie chcą oni pracować za darmo, siejąc i nie mając z tego zbioru. Anarchiści zaś twierdzili, że jak to zwierzyna na polu, a tak naprawdę co zwierzyna ma do upraw leśnych? Przecież zwierzyna żyje powietrzem, no bo nie roślinami. Więc dyskusja była wysoce niemerytoryczna i to utrudniało pewien kontakt, ponieważ towarzystwo upierało się przy swoich racjach. Mieli również ze sobą prawnika, który też tutaj starał się podnieść nam znacząco adrenalinę. W związku z tym, że pierwsze spotkanie nie wyczerpało do końca tematu, zrobiono również drugie spotkanie w formie warsztatów. Tu oczywiście już przyszli ci bardzo zaangażowani, płaczący, którzy rzekomo widzieli farbę, znaczy krew na śniegu po skończonym polowaniu, a w momencie, kiedy oni byli na spacerze. Zresztą hejterka, która tutaj miała dość znaczny głos, również wzięła niemały udział w konflikcie o ośrodek. No właśnie, jeżeli chodzi o literaturę, badania naukowe, jak to sami powiedzieli, prowadzone przez pana Kruczyńskiego i opisane, poruszali się przede wszystkim w literaturze, która bardzo... Słucham? No więc właśnie. Gdzie bardzo uczuciowo podchodziło się do polowań i to myślę, że sprawiało, że osoby, które przyszły nawet bez wyrobionego zdania na debatę, wychodziły z jak najbardziej błędnym przeświadczeniem na temat myśliwych. Jeżeli chodzi o istniejące problemy, zdziwiłam się jakiś czas temu, kiedy dostałam od Łowczego Koła Jaźwiec wykaz polowań, 19 terminów, tydzień po tygodniu, wyłączały one tylko już imprezy przez nas przygotowane. Zapytałam, czy wy naprawdę jesteście na tyle szaleni, żeby polować co tydzień tutaj w obrębie Dziewiczej Góry? Chociaż zaznaczę, że nigdy to się nie odbywało też przy ścieżce na przykład przyrodniczej. Był to dalej odsunięty fragment. A oni mi na to, my musimy wyznaczać nieprawdziwe terminy polowań po to, żeby się nie ganiać po lesie z anarchistami, którzy przeszkadzają nam w wykonywaniu polowań. A tak naprawdę zależy im również na bezpieczeństwie osób, które w tym lesie przebywają. Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy idzie nagonka, a wśród niej przeciwnicy polowania, którzy nagle występują z szeregów, którzy nagle stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla tej osoby, która z tą bronią stoi.
No niestety, kij ma dwa końce i tak długa lista polowań robi też krecią robotę, no niepotrzebną, bo mieszkańcy, którzy widzą tak wielgachny spis, mówią: a kiedy my możemy wychodzić do lasu? Kiedy my możemy korzystać z tych uroków Puszczy Zielonki? No oczywiście powiedzieć im nie można, że są to fałszywe terminy, bo tak naprawdę z użyciem mediów społecznościowych ta informacja bardzo prędko by obiegła świat. Oczywistą sprawą jest również to, że podcięte ambon, zniszczone lizawki czy paśniki nawet, czyli urządzenia, które służą do dokarmiania zwierzyny w czasie trudnych warunków, no powodują straty materialne. I ogromnym problemem jest oczywiście brak podstawowej wiedzy ekologicznej. Myślicie Państwo, że być może myśliwi nie wyciągali ręki. Oni tak naprawdę żadnego nawet powództwa tutaj nie wytoczyli, jeżeli chodzi o to zniszczone mienie. Starali się rozmawiać, jednakże tutaj anarchiści mocno stoją przy swoim i przegadać się nie dadzą. Dziękuję bardzo.